Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło. Ja będę miała przyjemność zapowiedzieć analityczne i syntetyczne podsumowanie jakże obszernych badań, które zostały dokonane w tym projekcie. I zaproszę tutaj do mnie grono znakomitych badaczy. Wszystkich łączy to, że pracują na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszam serdecznie panią doktor habilitowaną Joannę Konieczną Sałamatin. Opowie nam krótko o demokracji lokalnej w działaniu. Zapraszam doktora habilitowanego Adama Gędźwiła. Tu posłuchamy o przywództwie lokalnym, o funkcjach i dysfunkcjach tego procesu. Zapraszam pana doktora habilitowanego Mikołaja Lewickiego. Myślę, że to będzie ciekawa wypowiedź o grupach interesu i mobilizacji w społecznościach lokalnych. I doktor habilitowany Sławomir Mandes o znaczeniu więzi społecznych dla budowania potencjału społeczności lokalnych, czyli to, o czym prezes Cezary Trutkowski opowiadał, jakże jest ważne w samorządzie terytorialnym. Oddaję Państwu głos. Dzień dobry, dziękuję bardzo. Zaraz spróbuję, czy potrafię obsłużyć to technicznie. Zaraz w tą stronę. W tą stronę, dobrze. No dobrze, to witam Państwa. Ja się postaram przedstawić bardzo krótko wyniki sondażu. Czasu jest niedużo. Zapraszam do zainteresowanych pełną treścią, zapraszam do przeczytania tego w publikacji. Zwrócę uwagę na kilka rzeczy, które moim zdaniem są najważniejsze i na które właśnie warto zwrócić uwagę. No oczywiście przede wszystkim zacznijmy od tego, jak obywatele interesują się sprawami publicznymi. Po lewej stronie mamy wykres taki, znaczy ich własna deklaracja, czy się interesuje, czy się nie interesuje, czy w jakim stopniu się interesuje. No jak widać, sprawy kraju zdaniem samych badanych interesują ich nieco bardziej niż sprawy lokalne. I to w zasadzie znajduje potwierdzenie no właśnie w uczestnictwie w tak ważnych wydarzeniach, jakim są wybory, tak? No tutaj po prawej stronie pozwoliłam sobie pokazać frekwencję wyborczą w wyborach poprzednich, to znaczy no w 2018 roku, jeśli chodzi o samorządowe, 19, jeśli chodzi o parlamentarne, no i w ostatnich, no i tutaj widać wyraźnie, że wybory centralne, że tak powiem, cieszą się znacznie większą popularnością niż wybory lokalne. I to znaczy ja jeszcze też wzięłam pod uwagę frekwencję w pierwszej turze, bo w drugiej turze to, jeśli chodzi o wybory samorządowe, wyglądało to jeszcze trochę gorzej. No ale, znaczy, czyli tutaj widzimy, że obywatele rzeczywiście, znaczy jak ich tak pytamy, to oni swoje te odpowiedzi są adekwatne do tego, co można jakby obiektywnie zaobserwować, patrząc na inne wskaźniki. To jest ważne, bo za chwileczkę będzie jeszcze ta kwestia poruszana. No to popatrzmy na sprawy lokalne. Gmina jako miejsce do życia. No było takie pytanie, czy uważa pan, pani swoją gminę czy miasto jako dobre miejsce do życia. Proszę Państwa, to jest, znaczy ten wykres, znaczy ta mapka to może to sugerować, że tu jakieś mamy zróżnicowanie, no bo znaczy no jakieś mamy, ale ono jest bardzo, bardzo niewielkie. No prawie wszyscy są zadowoleni z tego miejsca, którym, znaczy uważają, że to miejsce jest dobre jako miejsce do życia. To jest trochę zaskakujące, no wszyscy wiemy, że lubimy narzekać, po pierwsze, no a po drugie też, znaczy z tym jest taki problem, że no bo chcieliśmy się, bardzo, bardzo byliśmy zainteresowani tym, no a co takiego powoduje, że ludzie są zadowoleni z miejsca do życia, no ale proszę Państwa, jak wszyscy są tacy sami, to nie można sprawdzić, co powoduje, że tacy są, prawda? To znaczy, jak nie, znaczy jeśli ktoś zna się trochę na analizie statystycznej, to będzie wiedział, że jak nie ma wariancji, to nie ma czego wyjaśnić. Tak? No i po prostu trudno było powiedzieć, jakie są przyczyny tego zadowolenia do życia. No, można zobaczyć, że, znaczy z tego zadowolenia z miejsca do życia, można zobaczyć, że jednak no, jeśli popatrzymy na oceny działalności władz lokalnych, no to już nie ma takiego entuzjazmu, choć no, pozytywne są te oceny wyraźnie. Tak? Średnia ocena działalności urzędu była 4,21, z tym, że to była na sześciopunktowej skali, a nie, no, nie wiem,
takiej pięciopunktowej, tak? Czyli jednak nie entuzjastyczna, ale dość dobra. Średnia ocena wójta, burmistrza, prezydenta 4,2, no też dosyć dobra. No dobrze, no ale to popatrzmy na poczucie wpływu na sprawy lokalne. To wygląda tak. No, zapytaliśmy, czy ludzie tacy jak pan czy pani mają wpływ na te różne sprawy, właśnie sprawy kraju, województwa, powiatu, gminy, miasta i sprawy najbliższego sąsiedztwa. Proszę zobaczyć, że te wszystkie rzeczy, które są odległe bardziej od obywateli, no to tam 1/3 mniej więcej uważa, że ma na to jakiś wpływ. Natomiast coś zaczęło się dziać, jak się bardziej przybliżaliśmy do tych osób badanych, ale no 44% powiedziało, że ma wpływ na sprawy miasta czy gminy. No nie jest to dużo tak naprawdę, no poniżej połowy, prawda? No na sprawy sąsiedztwa mają wpływ, ale też no nie tak, żeby wszyscy, no większość, ale taka niewielka większość. Równocześnie, co mnie osobiście dosyć zdumiało, okazało się, że to przekonanie o tym, że się ma wpływ na sprawy lokalne na przykład, albo na sprawy kraju, w ogóle nie ma żadnego związku z tym, co się myśli o demokracji. No bo zadaliśmy też takie ogólne pytanie, czy pan, pani jest zadowolona z tego, jak funkcjonuje demokracja w naszym kraju i jak funkcjonuje demokracja lokalnie. No i okazało się, że to nie ma w ogóle żadnego związku. To znaczy jakoś, no chyba należy to tak interpretować, że jak w ogóle pada słowo demokracja, no to mówimy o jakichś wartościach od wielkiego dzwonu i ludzie to sobie w mniejszym stopniu przekładają na to, co mają w życiu, tak? No ale to trochę smutna konstatacja tak naprawdę, no ale tak to wygląda, że rzeczywiście nie bardzo to się na życie przekłada. No ale dobrze, to popatrzmy, jak ta demokracja sobie funkcjonuje, czyli krótko mówiąc, jak obywatele z niej korzystają. No zapytaliśmy o różne rodzaje aktywności, no widać mniej więcej, co tutaj się dzieje, bo właśnie pytaliśmy o różne rodzaje aktywności, czy ludzie je podejmują, czy nie i tak naprawdę, gdyby wziąć pod uwagę wszystkie te odpowiedzi, a nie tylko te na zielono, zaraz powiem, co jest co, wyróżnione, no to prawie wszyscy podejmowali jakąś aktywność w ciągu ostatniego roku. Tam było troszeczkę poniżej 90%, ale tak, żeby jakąś przynajmniej jedną aktywność ktoś podejmował. No ale oczywiście to najczęściej było takie branie udziału w inicjatywach innych osób, tak? Podpisywanie petycji, głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego i tak dalej, ale to, co jest właśnie na zielono wyróżnione, to są takie własne inicjatywy, tak? Udział w konsultacjach, udział w posiedzeniu rady gminy i tak dalej, czyli no i takie też dosyć dużo, no bo 58% podejmowało takie działania. No, w kontekście różnych narzekań na to, jak to obywatele są bierni, jak to nie bardzo chcą uczestniczyć właśnie w życiu, czy w ogóle w działaniach samorządności, samorządu lokalnego, no to też to raczej przeczy temu, raczej oni są lokalni, ale znaczy znowu tutaj sprawdziłam, czy to jest jakaś tutaj korelacja tej aktywności z zadowoleniem z demokracji i okazało się, że jej nie ma, no czyli jakby wniosek pozostaje taki, jak był. No dobrze, no to teraz popatrzmy sobie na to, jak ludzie, co ludzie myślą o tym, no w jaki sposób te władze lokalne działają, tak? No i tutaj było takie pytanie, jak często pana zdaniem władze gminy kierują się w decyzjach no interesami ogółu mieszkańców, interesami jakiejś grupy, własnymi, prywatnymi interesami, czy też interesami partii politycznej. No tutaj właśnie o oligarchizacji była już trochę mowa, tak? No tutaj też to widać, tak? Bo można powiedzieć, że
z jednej strony te wyniki są dosyć pesymistyczne, no i są pewne elementy, które można jakoś tam zinterpretować optymistycznie. No bo, znaczy pesymistyczne to jest to, że ten pierwszy słupek, czy tam pierwszy pasek, który wskazuje na to, że rzadko lub nigdy, znaczy ludzie uważają, że interesami ogółu mieszkańców to władze się kierują rzadko lub nigdy, to najczęściej, tak? A to, że się zawsze kierują, to prawie nikt w ogóle, nie, tak, nie wiem, może 1% to mogli nie zrozumieć pytania. Tak, a no, więc tutaj to raczej tak nie za dobrze. No natomiast jakby tak popatrzeć, bo tak na drugiej stronie tego spektrum byłoby kierowanie się prywatnymi interesami. No to tutaj też no, nie jest tak, że wszyscy jakoś przypisują jakąś prywatę, już taką zupełnie prywatną prywatę tym władzom, no ale właśnie uważają po prostu najczęściej, że władze się kierują jakimiś interesami swojej grupy, swojej partii i tak to trochę wygląda, więc tak dosyć podejrzliwie do tych władz lokalnych się odnoszą. No aczkolwiek, jak pamiętamy, no te oceny wystawiane działalności władzy nie były jakieś takie szczególnie niskie. No to popatrzmy, jak ma się do tego no, taki lokalny kapitał społeczny, czyli po prostu zaufanie do współobywateli. I tutaj też jest, znaczy tu jest kolejny z takich no, paradoksów, które pokazało to badanie. No bo wydaje mi się, że tak, no dużo się pisze o tym, że ten kapitał społeczny to w Polsce jest niski, że ludzie nie mają zaufania do siebie nawzajem. W wielu publikacjach to się pojawia, potwierdzają to dane, o proszę bardzo, ten lewy wykres pokazuje, bo było takie pytanie, czy w relacjach między mieszkańcami na terenie gminy przeważa nieufność, ostrożność i interes prywatny, czy też poczucie solidarności i dbałość o dobro wspólne. Tak to jest, znaczy trzeba było wybrać jedną z tych odpowiedzi, to jest trochę podobne też do takiego często zadawanego pytania, czy inni ludzie są pani zdaniem godni zaufania, czy raczej należy być ostrożnym w postępowaniu z innymi ludźmi. No i tutaj to, znaczy w Polsce są jedne z niższych wskaźników tego właśnie zaufania. No i to jest chyba zrobił się z tego taka część autostereotypu Polaków, no bo tutaj też, no to tak 60% uważa, że interes prywatny i nieufność przeważa. No ale jak zadaliśmy inne pytanie, czy pani ma zaufanie do różnych kategorii osób i tutaj były właśnie te różne kategorie, znajomi, no do znajomych, no to nic dziwnego, tak? Dalszej rodziny, no ale też sąsiadów, proboszcza, osób działających społecznie w miejscu zamieszkania, nieznajomych, no to się okazało, że jednak, znaczy to nie, bo tutaj mamy procenty tych, którzy albo mają zaufanie zdecydowanie, albo raczej. Tak, no jednak to zaufanie jest, no to, że do rodziny i znajomych mamy zaufanie, no to jasne, no ale też i do nieznajomych mamy, no do proboszcza to jakoś nie bardzo to zaufanie było wyrażane, ale też było, no więc znowu tutaj jest jakaś taka, znaczy jest jakiś potencjał, tak, to znaczy ten kapitał społeczny, ten kapitał zaufania, on jednak jakiś jest, tylko sami sobie nie za bardzo uświadamiamy chyba, że on jest. No i zmierzając pomału do końca, bo tutaj wiem, że mam tendencję do rozgadywania się, zapytaliśmy też o poziom rozwoju lokalnego, nie objaśniając, co to znaczy, tak, bo to różne osoby mogą sobie pewnie różnie to jakoś rozumieć. No ale jak popatrzymy na ten wykres, to widać, że on jest taki skośny w prawą stronę, czyli w stronę tej pozytywnej oceny. Tak, no i tutaj już, ale tu była jakaś wariancja, to można było zobaczyć, od czego to zależy. No i okazało się, że właśnie, no co wpływa na to, na wysoką ocenę? No, ocena stanu infrastruktury, no niestety, panie prezesie, ale ludność jednak na tą infrastrukturę ciągle zwraca uwagę. No ale też ocenę zaspokojenia potrzeb w sferze kultury, tak? No więc tutaj już troszkę to od
infrastruktury odchodzimy, ale też na przykład to przekonanie, że władze działają w interesie gminy, też miało, znaczy w interesie wszystkich mieszkańców, to też miało znaczenie. Znaczy ci, którzy byli skłonni tak uważać, to wyżej oceniali poziom rozwoju lokalnego. No i że władze lokalne sprzyjają aktywności mieszkańców. No ja o tym akurat już nie mówiłam, tam to więcej jest na ten temat w artykule, ale w każdym razie to też na tą ocenę poziomu rozwoju lokalnego wpływało, czyli po prostu, krótko mówiąc, lepiej się czujemy, uważamy, że jesteśmy, że moja gmina jest bardziej rozwinięta wtedy, kiedy no, władze też działają w interesie mieszkańców, chcą współpracować z mieszkańcami i tak dalej. No i już krótkie podsumowanie, przepraszam, to miałam przełączyć, krótkie podsumowanie. Tu jest bardzo dużo słów, ale no, myślę, że tak, trzeba zwrócić uwagę na to, że jednak obywatele są aktywni, że te wskaźniki aktywności, znaczy same wskaźniki niestety nie przekładają się na ocenę poziomu rozwoju lokalnego, ale to takie przekonanie, że władza sprzyja tej aktywności, no to już się przekładała. Też warto zobaczyć, że tutaj, no, znaczy to były korelacje między opiniami, prawda, no to też pamiętamy, że ludzie, którzy są aktywni i coś próbują robić, to oni też mogą być bardziej krytyczni, więc to też należy pamiętać, jak interpretujemy te wskaźniki. No i teraz też warto zwrócić uwagę, że właśnie ludzie się sami wykazali większym zaufaniem do współobywateli niż i też jakąś aktywnością większą, niż sami byli gotowi to przyznać. Więc to też jest taka, no co prawda budzi to jakieś pytania o skuteczność tej aktywności, być może, ale no jest tutaj jakieś pole do optymizmu. To bardzo dziękuję, zapraszam do lektury tekstu, w którym jest więcej na ten temat. Szanowni Państwo, ja opowiem krótko o przywództwie lokalnym, dlatego że te badania obejmowały nie tylko badanie ilościowe, ale również badania jakościowe w wspólnotach lokalnych. Myśmy wyszli z założenia, że kapitał obywatelski jest potencjałem, który może być wykorzystany i w tym sensie przywództwo lokalne jest niezbędnym warunkiem wykorzystania tego potencjału. Mobilizuje różne kapitały, różne zasoby, które są w własności, w posiadaniu wspólnot lokalnych i oczywiście w tym sensie przywództwo lokalne również samo w sobie jest zasobem lokalnych wspólnot. Przyjrzeliśmy się więc, nazwałem to funkcją i dysfunkcją i taki rozdział podsumowujący właśnie znajduje się również w tej końcowej publikacji, więc krótko chciałem powiedzieć o najważniejszych wnioskach. Po pierwsze, uwarunkowania instytucjonalne, w jakich funkcjonuje przywództwo wspólnot lokalnych, to są uwarunkowania systemu, można powiedzieć, już nawet nie tyle prezydenckiego, co hiperprezydenckiego. Znaczy, polski model ustrojowy przyjęty po 2002 roku, model zarządzania w samorządach jest modelem bardzo mocno stawiającym na silną, jednoosobową egzekutywę i nic dziwnego, że najczęściej rozpoznawanymi przywódcami lokalnymi, często jedynymi przywódcami lokalnymi są wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast. Na to się oczywiście nakładają też dosyć rozległe kompetencje samorządów lokalnych. Oczywiście nie będę wyliczać ich pełnego katalogu, ale wiemy, że w dyspozycji samorządów gminnych w Polsce są bardzo ważne zasoby komunalne, dotyczące nie tylko takich, można powiedzieć, nieruchomościowych zasobów, ale również prawa do planowania przestrzennego, prawa do podejmowania uchwał, które jakoś bezpośrednio wpływają na życie mieszkańców i sytuację gospodarczą. To przywództwo jest jednocześnie łączeniem przywództwa politycznego związanego z legitymizacją wyborczą i przywództwa administracyjnego związanego z tym, że wójtowie, burmistrzowie i prezydenci są zwierzchnikami lokalnej administracji.
te wybory bezpośrednie bardzo mocno personalizują wyścigi i personalizują rywalizację o władzę, a jednocześnie ciągle utrzymywane są dosyć, no można powiedzieć, liberalne, niskie progi wejścia do polityki, co sprawia, że w mniejszych wspólnotach lokalnych stosunkowo łatwo jest o to, żeby osoby niezwiązane z dużymi organizacjami politycznymi, ale mobilizujące skutecznie lokalne zasoby takimi przywódcami z wyborczą legitymizacją się stawały. Oczywiście na te uwarunkowania ogólnokrajowe nakładają się uwarunkowania lokalne, czyli to, w jaki sposób wspólnoty lokalne różnią się między sobą. I myśmy zidentyfikowali kilka takich ważnych elementów, które sprawiają, znaczy decydują o tym, że przywódcy lokalni są różni, że styl ich przywództwa jest różny. Oczywiście wpływa na to długość okresu urzędowania, wpływają na to relacje, czy to formalne, czy nieformalne, z władzami innych szczebli, czasem idące jakby po linii kontaktów w partiach politycznych, ale czasem budowane latami ze względu na jakieś indywidualne znajomości. One bardzo często są określane mianem przełożenia, co w praktyce oznacza możliwość zdobywania dodatkowych zasobów przez wspólnoty lokalne właśnie dzięki wiedzy, dostępowi do ośrodków decyzyjnych, które znajdują się poza granicami administracyjnymi gminy. Ważnym elementem, który też zidentyfikowaliśmy, jest to, w jaki sposób przywódcy wybierani w wyborach mobilizują czy współpracują z tak zwanymi liderami mniejszego zasięgu, to znaczy liderami sektorowymi, na przykład liderami organizacji społeczeństwa obywatelskiego lokalnymi, albo przywódcami opozycji w Radzie, albo jeszcze innymi jakby ważnymi przedsiębiorcami, osobami, które dysponują innym rodzajem zasobów, innym rodzajem legitymizacji. Oczywiście tu też można zidentyfikować bardzo różne strategie. Z jednej strony obserwujemy w gminach sytuację budowania sieci szerokiej współpracy i konsultacji, ale bywają też strategie marginalizacji, bywają też strategie kooptacji, które tak na długą metę zabijają lokalny pluralizm. Znaczy ta strategia kooptacji do lokalnej elity jest bardzo dobrze, można powiedzieć, przećwiczona przez lokalnych przywódców, to znaczy w momencie, w którym opozycyjne wobec urzędujących burmistrzów ośrodki powstają, próbuje się w pierwszej kolejności nawiązać z nimi relacje współpracy, włączyć do elity lokalnej, włączyć do elity władzy. I oczywiście to ma swoje konsekwencje takie, że w dobrych, sprzyjających wiatrach może się okazać, że rzeczywiście to przekłada się na jakiś konkretny wpływ tych dołączonych do elity władzy liderów, ale oczywiście to likwiduje, zabija pluralizm, co jednym z objawów tego jest oczywiście to, o czym mówił prezes fundacji na samym początku, to znaczy niekonkurencyjne wybory. Wybory, w których nie ma konkurencji albo w których konkurent jest tak naprawdę, konkurentem jest się dla jedynego kandydata jest on sam. Oczywiście to się przekłada na to, w jaki sposób funkcjonuje i czy w ogóle funkcjonuje, czy w ogóle istnieje lokalna opozycja. I wydaje mi się, że to jest jedna z największych bolączek samorządu lokalnego, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, w mniejszych wspólnotach lokalnych, że demokracja przedstawicielska działa dobrze wtedy, kiedy istnieje opozycja, kiedy istnieje ktoś, kto rzuca wyzwanie urzędującym władzom. I to rzeczywiście wygląda na to, że szwankuje najbardziej, zwłaszcza w okresie pomiędzy wyborami, to znaczy w takim okresie, w którym mobilizacja słabnie, w którym nie ma dopływu żadnych dodatkowych zasobów i w którym protest jest tak naprawdę tylko doraźnym narzędziem sprzeciwu i nie buduje niczego trwałego. I ostatni komentarz do tego jest związany z wyborami, które zakończyły się, można powiedzieć, ostatecznie w miniony weekend. Co z tego wynika i gdyby można było dopisać postscriptum do tego rozdziału w książce, znając te wyniki wyborów, co można byłoby powiedzieć w tym kontekście? Po pierwsze, to, że mobilizacja wyborcza, ta, która jest związana z frekwencją, zależy od stawki wyborów, od tego, na ile są konkurencyjne i od tego, na ile ludzie mający prawo wyboru, mający prawo głosowania, czują, że ten wybór, że mają wybór, że ci, którzy są dostępni jako kandydaci, reprezentują możliwie jak najszerszą część tej społeczności. W ten sposób można tłumaczyć niższą frekwencję w Polsce, że stawka tych wyborów była niższa.
niższa, bo nie były one sondażowymi takimi wyborami, można powiedzieć, sondującymi poparcie przed wyborami ogólnokrajowymi. Jakkolwiek jest to pewnie dla zwolenników samorządności wniosek smutny, że to ogólnokrajowa polityka o tym decyduje, to wiele na to wskazuje, również wyniki badań z innych krajów na to wskazują. Po drugie, konkurencyjność, to też jakby abstrahując od tych skrajnych przypadków pojedynczych konkurentów, mieliśmy jeszcze bardzo dużo sytuacji, w których wydawało się, że wybory są, można powiedzieć, już rozstrzygnięte przed dniem głosowania. Taka sytuacja demobilizuje i to również trzeba mieć na uwadze, interpretując wyniki frekwencji wyborczej. No i wreszcie reprezentacja, znaczy sytuacje, w których część elektoratu czuła, że nie ma, zwłaszcza w drugiej turze wyborów prezydenckich czy burmistrzowskich, nikogo do zagłosowania, podejmowała wybór w postaci zostania w domu. I to jest oczywiście zadanie dla lokalnych liderów, dla lokalnych przywódców. To w ich gestii pozostaje przygotowanie tej oferty. Wbrew tej obiegowej opinii chciałem powiedzieć, że moja diagnoza jest taka, że partie polityczne nie skolonizowały skutecznie samorządów w Polsce, a przynajmniej ten proces jest bardzo powolny i bardzo trudny. I jest oczywiście miejsce dla autonomicznych liderów lokalnych, co takie spektakularne przykłady samorządów, zwłaszcza nawet w dużych miastach, gdzie wydawałoby się, to jest najbezpieczniejsza arena dla partii politycznych, o tym nam mówią. I wreszcie ostatnia rzecz. Wbrew również obiegowej opinii, te elity lokalne nie są aż tak zabetonowane. Znaczy w Polsce w tej chwili wstępnie policzyłem, że 60% gmin ma dalej te same władze, które miało w poprzedniej kadencji, 40% wójtów, burmistrzów i prezydentów zmieniło się w tych wyborach. To oznacza, że to jest poziom największy od czterech ostatnich cykli wyborczych. To znaczy, że nawet w momencie, w którym nie działał limit kadencji, który zadziała dopiero, jeśli nie zostanie zniesiony w następnych wyborach, to nawet pomimo to do tej rotacji, można powiedzieć, rządzących doszło. To krótkie impresje, można powiedzieć, związane z wyborami. Pewnie jeszcze będzie okazja, żeby rozwinąć to w dyskusji. Dziękuję bardzo. Tego, że przyglądaliśmy się przywództwa, więc górze, tym, którzy kontrolują, staraliśmy się też zrozumieć relacje między ludźmi, jak one kiedy one sprzyjają i w jakich okolicznościach sprzyjają samoorganizacji, artykulacji, postulatów, dążeniu do zmiany. I staraliśmy się to ująć w takich dwóch perspektywach, o których się często mówi, kiedy się przygląda społecznościom lokalnych. Grup interesu i mobilizacji. I o tym ja będę mówił. Te grupy interesu nie mają najlepszego wizerunku w Polsce, raczej są przeciwstawiane jako pojęcie wartościom. Często występują w takim pejoratywnym sensie, że to grupy interesów zawładnęły władzą. Tymczasem grupy interesu są żywotnym elementem demokracji, są czymś, co poprzez ucieranie się wyartykułowanych interesów doprowadza do różnego typu kompromisów, uczy także współpracy i tak dalej. Dlatego też przyglądaliśmy się temu, jakie mechanizmy sprzyjają się w wytwarzaniu tych grup interesów na poziomie lokalnym, co z kolei im przeciwdziała. Na początku należy stwierdzić, że nie działają te mechanizmy, które wcześniej działały i które były dość charakterystyczne i naturalne dla demokracji, czyli mechanizmy wykształcania się grup interesów wokół zawodów, grup zawodowych wokół gospodarki. Ani przedsiębiorcy, ani związki zawodowe, ani innego typu organizacje sektorowe raczej na poziomie samorządowym nie występują. Tutaj porażka Komisji Dialogu Społecznego na poziomie regionalnym pewnie by była dobrym przykładem tego. Czy w takim razie pojawiły się nowe grupy interesu? Tak, ale one tylko są widoczne wtedy, kiedy powstaje konflikt wokół decyzji samorządu. Na ogół to są decyzje, które dotyczą takich nowych grup interesu jak inwestorzy i raczej ci inwestorzy występują indywidualnie, a więc nowe grupy, tak jak na przykład jak grupy inwestorów budowlanych, nie szukają też specjalnie, nie budują koalicji, raczej szukają dojścia do władzy, bezpośrednio do decydentów. I to jest to, co jest jednym z mocniejszych ustaleń w naszym badaniu.
Polską rządzi raczej klientelizm, a nie grupy interesu. Ludzie szukają raczej dojścia do decydentów indywidualnie niż grupowo. I w związku z tym, to niekoniecznie musi się dziać wyłącznie nieformalnie. Czasem dzieje się to także poprzez to, że mieszkańcy pragnący osiągnąć coś, widzą coś, co socjologowie nazywają kliki, czyli grupy, które w społeczności lokalnej są rozpoznawane jako osoby, które się znają, które ze sobą współpracują, które łączą, które łączą między sobą kompetencje formalne i nieformalne relacje. Trzeba powiedzieć, że krystalizacja grup interesów, jeśli w ogóle się odbywa, to się odbywa raczej przez konflikt i protest, bo wtedy właściwie powstaje wśród mieszkańców jakieś poczucie my. I to, co jest istotne, to żeby te grupy się wykształciły, potrzebne jest jakieś, są podzielane jakieś wspólne znaczenia. Jeśli tym podzielanym wspólnym znaczeniem jest wyłącznie obrona status quo, to raczej będzie to działanie, które będzie krótkotrwałe. No i właśnie tu właściwie przeszliśmy płynnie do kwestii mobilizacji, czyli w którym momencie mieszkańcy jako pewna grupa wykraczają poza to, co jest dostępne jednostce w procesie partycypacyjnym. Zagłosowanie, złożenie jakiegoś indywidualnego pisma, wniosku do urzędu. Okazuje się, że no właśnie tak jak w sumie to już zostało powiedziane, przede wszystkim to się dzieje w sytuacji protestu. Na ogół te protesty kończą się ignorancją samorządu, czasem wstrzymaniem procesu podejmowania decyzji. To ma o tyle istotne w obu przypadkach znaczenie, że buduje jakieś kompetencje grupowe do samoorganizacji i zmniejsza legitymizację decydentów. Więc to jest taki proces, który powoli, jeśli się zaczyna, jeśli ta mobilizacja następuje, on powoli wytwarza coś, co socjologowie nazywają szczelinowaniem, czyli takim układem, w którym trochę się zostawia, nagle się pojawia miejsce na grupę i na postulaty wynikające z tego, że z jednej strony władza jest lekko zdelegitymizowana, jej wpływ, jej wiarygodność zostaje osłabiona, a z drugiej pojawiają się nowi aktorzy. To, co jest niepokojące w tym układzie, to że właściwie znika krytyka władzy jako taki właściwie żywotny element demokracji. Jak mówiłem o tych interesach, które powinny się, jeśli są artykułowane, powinny się równoważyć i jakoś prowadzić nas ku kompromisowi, no to elementem tego, warunkiem nieodłącznym jest to, żeby te interesy się pojawiły, szczególnie kiedy są w kontrze czy w kontraście wobec władzy. No i teraz przyglądaliśmy się, jak to działa. Rada Gminy rzadko jest polem ucierania się odmiennych stanowisk i wizji, nie działa dialog obywatelski, ani komisje dialogu, konsultacje, debaty o stanie gminy. Oczywiście to są pewne skróty. Dysproporcja wiedzy i kompetencji między włodarzami a radnymi jest rażąca. Kiedy rozmawiamy z włodarzami, rozmawiamy z osobami, które de facto posługują się językiem technokraty, który doskonale się orientuje w regulacjach, przepisach, praktyce składania różnego typu, rozpoczynania procesów i tak dalej. Radni takich kompetencji raczej nie mają. Dlaczego? Dlatego, że nastąpiła deinstytucjonalizacja ugrupowań politycznych. One są słabe. Jeśli się pytamy, dlaczego partyjny system nie przejął na razie, nie jest tak silny na poziomie lokalnym, no to dlatego, że włodarze, ci silni prezydenci, liderzy organizują swoje drużyny Timura, jakby to można było trochę metaforycznie nazwać, prawda? Czyli wokół siebie, wokół takiego charyzmatycznego przywództwa organizują władzę. W związku z tym grozi nam populizm w społecznościach lokalnych. Prezydencjalizacja i personalizacja przywództwa i polityki, upadek mediów informacyjnych na poziomie lokalnym jest bardzo istotny dla tego osłabienia krytyki. Zastępują to media społecznościowe, ale one bardzo często mają zupełnie inną dynamikę samoorganizacji. Mamy osłabienie grup interesu i deinstytucjonalizację partii i ugrupowań politycznych. I wzrost przy jednoczesnym wzroście kompetencji budowania wizerunku i obsługi potrzeb lokalnej społeczności wśród liderów samorządu. Tworzy się więc system menedżerski, w którym
włodarze niczym menedżerowie, znaczy firmy diagnozujące potrzeby swoich konsumentów w badaniach sondażowych odpowiadają na te potrzeby, jednocześnie orientując się, który elektorat jest niepotrzebny. I w ten sposób powstaje dobre podłoże do tego, żeby powstawała polaryzacja społeczna. Pozwolę Państwu, że ja wstanę, żebym nie musiał wykręcać głowy, pokazując Państwu tutaj kilka slajdów dotyczących, no właśnie, dotyczących więzi, znaczenia więzi społecznych dla budowania potencjału społeczności lokalnych. Ja chciałbym zacząć od pewnej reminiscencji. Ja jeszcze pamiętam i może Państwo, ci z tych Państwa, którzy są w wieku zbliżonym do mojego, pamiętają takie obrazki tak wyglądającej wsi i tak wyglądającego życia lokalnego. Większość z Państwa tutaj młodsza, widzę, mogła oglądać, może oglądać takie obrazki na starych filmach i kronikach filmowych. Taka rzeczywistość powstała w wyniku długiego procesu sterowanej urbanizacji i narzuconej industrializacji w okresie PRL-u, doprowadzając do sytuacji unikalnej w gruncie rzeczy na skalę europejską, kiedy na początku lat 90. w Polsce ponad 50% osób mieszkało na wsi, żyło ze wsi, a większość mieszkańców małych miast i miasteczek żyła w społecznościach zorganizowanych wokół fabryk. Wszystko to się zaczęło zmieniać w 89 roku w wyniku decyzji politycznych. Zaczęły się zmieniać funkcje gospodarcze lokalnych społeczności oraz struktura społeczna. To zagadnienie przekształceń lokalności było przedmiotem wielu intensywnych badań. Badacze przez ponad 30 lat ten proces badali, a to szczegółowo opisuję w rozdziale trzecim. Natomiast z wielu podejść i ujęć, które były wykorzystane w badaniach, my wybraliśmy pojęcie więzi i nieprzypadkowo, bo jest to nie tylko pojęcie ważne z punktu widzenia teoretycznego i badawczego, ale co warto podkreślić, jest to pojęcie zapisane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w ustawie o samorządzie gminnym. Z tych zapisów jednoznacznie wynika, że samorząd terytorialny jest pewną emanacją więzi społecznych, gospodarczych i kulturowych, a nie na odwrót. Z bogatego materiału, który udało nam się zebrać dotyczącego więzi, chciałbym zwrócić Państwu uwagę na dwa zagadnienia. Po pierwsze na zagadnienie tego, jak te więzi wyglądają współcześnie, a po drugie, jak wyglądają kolektywne działania. Zaczynając od więzi społecznych. Muszę powiedzieć, że ku naszemu zaskoczeniu, bo spodziewaliśmy się dużego znaczenia na przykład wspólnot wirtualnych, okazało się, że długie trwanie procesów społecznych ciągle, zasady długiego trwania drugich procesów społecznych ciągle obowiązuje, że silne są przede wszystkim więzi rodzinne, silne są więzi sąsiedzkie, czyli więzi oparte na bezpośredniej bliskości i czasie, najlepiej czasie, który ciągnie się do minionych pokoleń. Drugą stroną tej obserwacji jest to, że lokalne społeczności oparte o tak zbudowane silne więzi są dosyć zamknięte na nowo przybyłe osoby. Jest duży napływ tak zwanych nowowiejskich do osób nowowiejskich do społeczności lokalnych i integracja przebiega z problemami. Co więcej, okazało się, że silne więzi przede wszystkim kształtują się w małych jednostkach terytorialnych. Więzi to nie tylko więzi z ludźmi, ale też więź z obszarem. I kiedy pytaliśmy o to ludzi, okazywało się, że ludzie identyfikują się ze swoją wsią, z kilkoma najwyżej wsiami, z jakimś terenem geograficznie wydzielonym. My jesteśmy za rzeką, oni są za lasem. To jest obszar, który jest podstawą kształtowania tożsamości kolektywnej. To też oznacza, że występuje bardzo niski stopień identyfikacji z jednostkami terytorialnymi, takimi jak gmina, nie mówiąc o innych. Co ciekawe, zaobserwowaliśmy również nie aż tak silną, ale dosyć ważną tożsamość opartą na
grupach etnicznych. My badaliśmy Kaszubów, więc to nie jest może zaskoczenie. Druga kwestia, drugie zagadnienie, na które chciałem zwrócić Państwa uwagę, to jest autonomiczność i sprawczość. Często to zagadnienie jest poruszane pod szyldem partycypacji, to, że ludzie partycypują, ale to jest dużo więcej, bo to jest tak naprawdę kwestia tego, czy społeczność lokalna jest w stanie wyznaczać swoje cele, czy jest w stanie te cele osiągać niezależnie od uwarunkowań instytucjonalnych, niezależnie od życzliwości lub jego braku ze strony samorządu. Obserwując wzory organizacji kolektywnego działania, dostrzegliśmy takie trzy główne. Elitystyczne to są organizacje, które znamy głównie pod szyldem NGO-sów, czyli zorganizowane przez nieliczne, ale kompetentne grupy osób, które pozyskują środki, żeby realizować określone działania, świadczyć pewne usługi dla społeczności lokalnej. To są ważne organizacje, które dostarczają wiele usług, ale zaobserwowaliśmy jednocześnie wysoki poziom frustracji wśród działaczy tych organizacji ze względu na ich poczucie niskiego wpływu na rzeczywistość lokalną i też taki konsumpcyjny stosunek społeczności lokalnych wobec ich działań. Drugi wzór działania nazywaliśmy komunitarystycznym. Tutaj pod tym szyldem kryją się na przykład koła gospodyń wiejskich, czyli takie organizacje, które działają na rzecz swoich członków. Okazało się, że te organizacje cieszą się wysokim prestiżem, ale ich zakres działalności jest ograniczony do niewielkiego obszaru, do niewielkiej grupy osób. Co ciekawe, i to jest jedno z takich bardziej zaskakujących wyników, to okazało się, że w badanych jednostkach jest wiele konfliktów, wiele jest grup ludzi, które są zorganizowane w proteście przeciwko czemuś. To może być protest przeciwko budowie obwodnicy, to może być protest przeciwko budowie masztu, to może być protest przeciwko jakiejś inwestycji. To jest zupełnie inny wzór organizacji kolektywnego działania, bo oparty na luźnych sieciach, ale jednocześnie niezwykle z jednej strony niezwykle skuteczny i kompetentny w swoich działaniach, ale z drugiej generujący polaryzację. Jakie wnioski? No więc wniosek jeden zasadniczy jest prosty. Nowa lokalność już jest. Te 30 kilka lat od 89 roku, które minęły, to był czas przemian, które spowodowały, że nowa lokalność już z nami jest. Nowa lokalność składa się ze wspólnot ludzi kompetentnych, lepiej wykształconych, którzy wiedzą, czego chcą. Ludzie, którzy są zorganizowani w niewielkie wspólnoty, nastawione często konsumpcyjnie nastawionych przede wszystkim na wysuwanie żądań, ale jednocześnie są to wspólnoty ludzi, którzy, jeżeli ktoś im stanie, że tak powiem, na przysłowiowy palec, naciśnie na odcisk, to potrafią się zorganizować i potrafią wymusić na instytucjach samorządowych i politycznych odpowiednie i zgodne z ich interesami działania. Dziękuję bardzo. Ja tylko jeszcze dziękuję bardzo. Trzy krótkie komentarze, muszę się do tego odnieść. Pierwszy komentarz, podsumowaliśmy badania w rozdziale zgorzkniały aktywizm. Moim zdaniem to jest określenie, które dobrze podsumowuje to, co się dzieje w wielu społecznościach lokalnych. Jest on zamieszczony w książce oczywiście jako ostatni. I dwa komentarze do moich kolegów i koleżanki przedmówców. Po pierwsze kwestia tego zadowolenia z budowy i z infrastruktury. No oczywiście, proszę Państwa, piszemy o tym, że 30 lat temu nie było wielkich dylematów, za co się wziąć. No wiadomo było, że pierwsza będzie droga, rura, tego typu rzeczy. Natomiast jak powiedziałem, 35 lat minęło, ale te 35 lat to też jest okres przyzwyczajania mieszkańców do tego, czym jest samorząd, znaczy do czego samorząd jest, czym się powinien zajmować. I teraz jeśli przez 35 lat samorząd to była agencja lokalnego rozwoju infrastrukturalnego, no to być może w świadomości wielu rodaków nie mieści się pojęcie takie, że samorząd miałby służyć czemuś innemu. I stawiamy w książce pytanie,
Czy to jest taki kształt wspólnot lokalnych, które przygotowują je na wyzwania, które nadejdą? A mówiłem Państwu na początku o doświadczeniach Finlandii, gdzie te wyzwania związane na przykład ze starzeniem się społeczeństwa, z zagrożeniami bezpieczeństwa, ale też z potrzebą zapewnienia usług społecznych licznym grupom mieszkańców są na pierwszym planie. I pytanie jest, czy będziemy w stanie takim rozwojem skutecznie zarządzać. To jest pierwsza kwestia. A druga, trochę do tego, co powiedział Adam Gędźwił, że partie polityczne nie zawłaszczają. No, być może nie możemy mówić jeszcze w tej chwili o takim gremialnym zjawisku. Powiedziałem, że frekwencja się zmienia wraz z wielkością jednostki samorządowej, ale chciałem zwrócić uwagę na to, co Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich, ostatnio napisał w ramach obserwacji wyborów, że mieliśmy do czynienia w wielu miejscach z franczyzacją lokalnych komitetów. To znaczy, że były grupy lokalne, które niejako w braku wiary, że mogą odnieść sukces, przyjmowały dodatkowe barwy polityczne. No, ja mam taką obserwację na Białołęce, gdzie od wielu, wielu lat istniejące stowarzyszenie prężnie działające, no, przyjęło barwy Polski 2050. Niestety nie zdobyli żadnego mandatu. Być może to jest efekt tego przyjęcia. Natomiast ta franczyzacja polityki lokalnej, myślę, że jest ciekawą obserwacją i warto ją uwzględniać też w jakimś patrzeniu w przyszłość. To tyle komentarza z mojej strony. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zanim zaproszę na przerwę kawową, to dwa komunikaty. Przede wszystkim ukłon w stronę badaczy za nieprawdopodobną dyscyplinę czasową. Dziękuję Panie Prezesie, bo to tak umknęło. I widzę też, że są pytania na sali. To chcę powiedzieć, że tuż po przerwie o 11:50 będziemy mieć część poświęconą postulatom, które zostały przygotowane przez ekspertki i ekspertów o tym, jak w praktyce zwiększać udział mieszkanek i mieszkańców w życiu publicznym w samorządzie lokalnym. I to będzie część, gdzie po prezentacji będzie miejsce na pytania i na dyskusję. I myślę, że również dla badaczy. Także proszę o chwilę cierpliwości. Życzę dobrej kawy. O 11:50 spotykamy się tutaj.